Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie muzycznie, ponieważ zespół Werba, o którym dzisiaj będę mówić, wydał ostatnio nowy teledysk. Jest to okazja do świętowania. No a świętować jest co? Ponieważ ten pochodzący z Piły zespół ma swoje początki w 1997 roku, więc naprawdę jest co wspominać. Zresztą ja pamiętam swoje czasy gimnazjalne, kiedy słuchało się piosenki. Mogliśmy dojść najdalej ze wszystkich, no i chłopaki w pięknych garniturach przechadzający się po Wenecji. Ach, człowiek był taki młody, piękny i jędrny. No nie żeby było jakoś bardzo źle w tym temacie, ale nie będę się znowu aż tak reklamować. Dość o mnie, pogadajmy o nich. Zaraz Wam wszystko zdradzę, co i jak. A teraz przerwa muzyczna. Mogliśmy dojść najdalej ze wszystkich, a teraz każdy z nas szuka drugiego sna. To historia, która nie znajdzie końca, opowiada o tych, których zmazał czas. Bartłomiej Kielar, Ignacy Ereński, czyli Bartas i Ignac. To jest pierwszy skład Werby. Ale oczywiście historycznie chłopaki musieli się podocierać, bo zanim zaczęli robić taki melodyjny rap, no byli prawdziwymi ziomeczkami z osiedla. I to, co najpierw stworzyli, nazywało się skład centralny. Yo! No i to, co chłopaki tworzyli na początku, to była właśnie mieszanka hip-hopu, elektro oraz popu. I na początku właśnie tekstami zajmował się Ignac, potem pisali je razem, a Bartas zajmował się produkcją muzyczną. Wszystko zaczęło się od tego, że kilku kumpli nagrywało jakieś hip-hopowe kawałki i nie mieli muzyki, żeby nagrywać, nie mieli podkładów. Ja te podkłady im robiłem, zrobiłem z racji tego, że już od lat zajmowałem się tym hobbystycznie, robiłem sobie muzykę, umiem grać, więc z tym nie było problemu i w którymś momencie uznałem, że sam chciałbym spróbować coś nagrać, jakieś wokale, jakiś rap i oczywiście Nie wiązałem z tym przyszłości na początku. To było tak typowo eksperymentalnie, dla zabawy, to chyba tak wszyscy zaczynają. Żeby usłyszeć siebie w piosence. No i z czasem okazało się, że to jest fajna zabawa, że chcemy to robić i postanowiliśmy nagrać taką płytę demo, którą wysłaliśmy do wytwórni. Jak każdy w tamtym czasie wysyłał płytę i czekał na to, czy coś się wydarzy. No i okazało się, że dostaliśmy telefon. To parę dni po tym, jak wysłaliśmy tą płytę, dostaliśmy telefon z wytwórni My Music. To jeszcze wtedy było UMC Records, że mamy przyjechać do nich, dlatego że są zainteresowani współpracą z nami. I to się automatycznie już lawinowo potoczyło. Nagraliśmy w studiu, w profesjonalnym studiu już całą płytę, w radiu pojawiły się nasze piosenki, teledyski w telewizji, no i jesteśmy do dziś. No i najpierw, jak na prawdziwych gangsterów polskiego hip-hopu przystało, chłopaki wydali trzy nielegale, a pierwsza ich płyta, która legalnie ukazała się na rynku, nazywała się 8 marca. No i tutaj oczywiście hołd w kierunku naszej płci pięknej. Ale Werba to jest bardzo płodny zespół. Naprawdę mega sobie dobrze radzą, jeżeli o to chodzi. Wydali 12 albumów studyjnych, 4 składanki. Tak, to są właśnie liczby, które imponują, a jeszcze bardziej imponuje to, jak to się rozchodzi. Jak świeże bułeczki, to już jest ponoć przeterminowane powiedzenie, ponieważ teraz ludzie już pieczywa tak chętnie nie kupują, a nie, nie, nie. Więc może można by zmienić tą nazwę, znaczy to powiedzenie na rozchodzi się jak płyty Werby. Bo powiem Wam, że naprawdę, mimo że Werby teraz nie widać, tak jak kiedyś było widać ich na przykład w telewizji Viva Polska, ja to właśnie pamiętam, kiedy moje lico nie było jeszcze tak zaokrąglone, a byłam nastolatką, to oglądałam Viva Polska i tak jak już Wam powiedziałam, chłopaków w tych garniturach. No i wtedy wiadomo, były gwiazdy, były hity, wszystko się sprzedawało. Ale dzisiaj Werby nie ma w tych mainstreamowych mediach, no nie widzimy ich teledysków w stacjach muzycznych tak często jak kiedyś, nie słuchamy ich w tych najbardziej komercyjnych radiach, a mimo to wyniki wyświetleń, jeżeli chodzi o to, co oni teraz reprezentują, to jest jakiś sztos.
2012 rok to taki rok na mapie historycznej tego zespołu, który mógł zachwiać troszeczkę nim, ponieważ znacznie zmienił się skład, a że skład był dwuosobowy i Ignąc postanowił z niego odejść, to wszyscy zastanawiali się, czy Bartas sobie poradzi. Ale na szczęście udało się. Znalazł swoją drugą połówkę, jeśli chodzi właśnie o ten skład. No i tą drugą połówką okazał się być Przemysław Melita, który razem z nim teraz komponuje, występuje. Chłopaki radzą sobie świetnie. Przełomowym momentem w zespole to była zmiana składu. Zrezygnował Ignacy. Na jego miejsce pojawił się Przemek, czyli Malit. On to jest mój dawny kumpel, z którym spotkałem się już w ogóle kiedyś na konkursie muzycznym. Bo on również muzyką się zajmował hobbystycznie już od dawna, od dzieciaka. I postanowiliśmy, że będziemy dalej kontynuować to, co robiłem wcześniej z Ignacym. No i to się bardzo dobrze przyjęło. Do dzisiaj cały czas z Malitem współpracujemy, jeździmy na koncerty i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Poznałem dziewczynę chyba najfajniejszą, inteligentną i najseksowniejszą. Krótka piłka i potem pierwsza randka. Odpłynąłem, gdy mówiłeś, że szukasz chłopaka. Byłaś wolna, w sumie byłaś szybka. Za to w szkole udawałaś, że jesteś nie... No ale właśnie, jeżeli jesteście ciekawi, no bo przecież tutaj mamy Bartasa. Warto się więc zapytać, dlaczego jego zdaniem popularność zespołu w ogóle nie skłabnie, mimo tego, że wsparcie, jeżeli chodzi o media, nie jest tak mocne jak kiedyś. W fanach siła. Słuchajmy. No jest mi powiedzieć, w czym tkwi siła zespołu. Myślę, że największe znaczenie ma muzyka i tematy, które poruszamy. Myślę, że nie mamy na tyle... Ja osobiście nie mam tyle charyzmy, żeby przyciągać do siebie, nie wiem, kolorem włosów, tatuażami, kolczykami. Jestem zbyt neutralną postacią, ale jednak mamy wielu fanów i płyty, kiedy pojawiają się na rynku, to zawsze wędrują na pierwsze miejsca list sprzedaży, więc no w rzeczywistości tak jest, że są odbiorcy, są fani, którzy chcą tego słuchać i my jesteśmy bardzo im wdzięczni za to. Dlatego się nie zmieniamy, nie idziemy innym torem, nie idziemy za modą, nie szukamy nowych stylów muzycznych, technik, niczego, co sprawiłoby, że będziemy brzmieć inaczej. Raczej pozostajemy w tym samym klimacie. Oczywiście technicznie staramy się wszystko rozwijać, ale nie chcemy się zmieniać. A teraz musicie mi wybaczyć, tutaj mała ściąga, mam telefon, ale ponieważ nie mogę Wam tutaj nic przekręcić, to po prostu będę Wam teraz wymieniać, jak plasują się utwory Werby. A muszę Wam to powiedzieć, bo to jest imponujące, jeśli chodzi o wyświetlenia na YouTubie. Werba z Sylwią Przybysz, 24 miliony. Werba najważniejsza, 19 milionów. Mogliśmy, czyli ten klip, który ja najlepiej pamiętam, 19 milionów. Potem Wierzyłam w nas, 16 milionów. Związane oczy mam, 13 milionów. Ludzie, po prostu to jest hit. No i teraz pora na prezentację najnowszego teledysku zespołu Werba, oczywiście z Sylwią Przybysz, u mnie na kanale. Proszę bardzo. Przełomowym momentem to było pod koniec 2015 roku, była współpraca z Sylwią Przybysz. Nagraliśmy wtedy pierwszą piosenkę, to był singiel Najważniejsza i nagraliśmy do niej teledysk, który poleciał w telewizji, poleciał w radiach, na YouTubie ma około 20 milionów odsłon. I od razu po tym nagraliśmy z Sylwią całą płytę Związane Oczy Mam. Tam pojawiły się jeszcze 4 teledyski i one również osiągnęły takie większe wyniki w oglądalności. I to była tak duża zmiana, która sprawiła, że bardzo dużo młodych fanów Sylwii odkryło nas, bo nasza muzyka nie docierała do nich wcześniej, do części z nich, a oni odkryli ją i my to odczuliśmy jako taki przypływ nowych fanów, którzy są z nami do dzisiaj i mamy ich coraz więcej. Taka druga młodość zespołu. A
teraz kilka słów może o Sylwii Przybysz, bo pewnie jeżeli lubicie Werbę, to nie umknęło waszej uwadze to, że współpracuje ona z tym zespołem od jakiegoś już czasu. No i te właśnie duże hiciory to jest też sprawka Sylwii. Sylwia jest laureatką festiwalu Young Stars z 2015 roku. Jest to dziewczyna o roczniku 9-8. Jak w ogóle tacy ludzie mogą już żyć, egzystować i robić karierę? Ja nie wiem, no ale wiem, że też wśród moich widzów jest dużo takich ludzi, więc no cóż, młodzież i w niej siła. Jeżeli chodzi o Sylwię, to ona karierę swoją zaczynała właśnie tu, czyli na YouTubie, ponieważ bardzo wiele jej coverów tutaj się pojawiało. Jeden z najpopularniejszych to Cher. No i tak została znaleziona przez wytwórnię My Music, w której też Werba egzystuje, funkcjonuje. No i tak się im dobrze współpracuje, tak odnoszą razem sukcesy, że to kontynuują. No i jak widzieliście ten teledysk, myślę, że warto, bo to bardzo fajnie im wychodzi. No a teraz zapytajmy o źródła, zapytajmy Werby, co w tej Sylwii oni dostrzegli. Sylwię Przybysz poznałem w wytwórni My Music. Ja wydaję w tej wytwórni płytę od zawsze, od samego początku. Porozmawiałem z Sylwią, posłuchałem jej piosenek. Stwierdziłem, że to jest świetna artystka, ma świetny głos, świetną barwę głosu. I że bardzo chciałbym nagrać z nią piosenki. Zaproponowałem jej to, ona powiedziała, że no i tata jest naszym fanem nawet od lat, że ona zna nasze piosenki, że z wielką przyjemnością nagra ze mną coś. No i oczywiście pojawiła się najważniejsza, pierwszy teledysk. Tuż po tym cała płyta związana otrzymam. Odniosła ogromny sukces, nie spodziewaliśmy się tego. Czułem, że to jest dobry pomysł, żeby z Sylwią współpracować. Ale to, jakim echem odbiła się ta płyta, to było dla nas wręcz szokujące. I nagraliśmy teraz drugą płytę w moim sercu, która jest niejako kontynuacją tego, co nagraliśmy na pierwszej. I wierzę w to, że ta płyta również osiągnie wielki sukces. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście fanami zespołu Werba i trafiliście tutaj właśnie przez ten zespół, to zostaniecie na dłużej. Zachęcam Was bardzo gorąco do subskrybowania, żebyśmy mogli śpiewać, że nie mogliśmy dojść najdalej ze wszystkich, ale że doszliśmy. Tak, właśnie tak Was mobilizuję. Oczywiście, jeżeli chcecie, żebym w algorytmach YouTube'a wypadała ekstra, to muszę mieć dużo łapek w górę, dużo komentarzy, liczę na Was. No i oczywiście udostępniajcie ten odcinek, niech idzie w siłę, niech idzie w świat, niech ludzie się dowiadują, jaka Werba jest super. A poza tym oczywiście zachęcam Was do opisu, tam znajdziecie profile Werby, moje profile i kilka innych ciekawych rzeczy, których warto się dowiedzieć. Buziaczki, do zobaczenia, zostawiam Was z Werbą. Pa!